Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Plan na dzisiaj to takie spokojne, wiosenne biwakowanie. To jest taka moja tradycja, żeby zawsze na początku wiosny wybrać się na taki spokojny biwak, spróbować pozyskać trochę soku z brzozy. No w tym roku ta wiosna trochę poszalała. Najpierw jej długo nie było, a jak przyszła, to w sumie błyskawicznie zamieniła się w lato. Dzisiaj wykorzystuję taki chłodniejszy dzień na biwak. Wichury w ostatnim czasie oczyściły teren ze wszystkich suchych gałęzi, które mogłyby spaść na głowę w trakcie biwakowania. No i plan na dzisiaj, bardzo spokojny biwak pod tarpem, gotowanie na ognisku. Zacznę od rozłożenia schronienia, bo na dzisiaj prognozy takie niepewne. Jakiś deszcz może się pojawić. Sobie wstępnie oczyściłem teren pod moje legowisko. Jak rozłożę tarpa, to oczywiście jeszcze sobie to sprzątanie tutaj poprawię. Wiatr trochę kręci dzisiaj, starałem się wyczuć ten kierunek wiatru, tak żeby dym z ogniska nie wpadał mi prosto pod tarpa. Ale co chwilę ten wiatr odbija, więc zobaczymy, jak to będzie. Z jednej strony wiążę linkę do drzewa, wykorzystując węzeł ewenków. I wysokość sobie ustalam tak mniej więcej na wysokości klatki piersiowej. Z drugiej strony zawiążę tracker z hitch. Mam linkę. Na tej lince robię pętlę. W ten sposób i do tej pętli wciągam linkę, tą końcówkę linki, która idzie w stronę drzewa, i to zaciągam. Mam taką pętelkę, mam tą pętlę, linkę przekładam przez drzewo, wprowadzam do tej pętli, i teraz tutaj mogę jeszcze raz ją wprowadzić do tej pętli. I po zaciągnięciu ta linka mi się już zablokuje. Mogę teraz dużą siłę przyłożyć i linka się blokuje. Mogę puścić, ta linka trzyma już napięcie. No i mogę sobie tutaj węzeł zabezpieczyć w dowolny sposób. Mógłbym to już zaciągnąć w ten sposób, tu przytrzymać palcem, żeby linka nie puściła i zakończyć ten węzeł, ale jeśli przełożę tą linkę jeszcze raz przez tą pętlę, to zrobię taką automatyczną blokadę. W momencie, jak sobie ten węzeł zaciągnę, to on już będzie trzymał. Pozostaje już tylko zabezpieczyć, żeby się to nie rozwiązało. No a tarpa na głównej lince to tradycyjnie napinam przy użyciu prusika. Kawałek drewienka przekładam przez pętlę. Przekładam przez węzeł plusika, to sobie tutaj napinam i to samo z drugiej strony. Zadaszenie gotowe, bardzo prosty układ. Jedna strona tarpa dociągnięta do ziemi, dwa odciągi. Punkt na środku jeszcze złapany, żeby troszkę tutaj zwiększyć przestrzeń w środku. Bardzo wygodne schronienie. A uzupełnię je sobie jeszcze wojskowym biwi, tak żeby mieć jakąś barierę od gruntu i ochronę przed insektami. Biwie armii holenderskiej teraz często są sprzedawane z kopią masztu, z
Sama płachta jest oryginalna, ale te maszty, zdarza się, że to nie jest oryginał i to jest kopia, i one mają trochę za małą średnicę w stosunku do tych otworów tutaj. No i zdarza się to, że właśnie one w trakcie nocy gdzieś tam przepadają, zmniejsza nam się wtedy wysokość całego biwi nad głową. Więc ja nie wymyśliłem prostszego sposobu niż dowiązanie tutaj w to oczko takiej niewielkiej pętli z paracordu, i to skutecznie zmniejsza średnicę. Taka prosta pętla zmniejsza średnicę tego oczka. No i ten maszt już tutaj wtedy wchodzi z oporem i nie przepada, nie przelatuje na wylot. Trochę trudniej się go też wyjmuje, no ale to chyba nie jest jakiś taki problem. Więc takie drobne usprawnienie. Dobrze, sprawdźmy, czy w tym roku faktycznie się spóźniłem, czy już za późno na zbieranie soku z brzozy. Może coś się jeszcze uda. Tak jak się obawiałem, niestety już za późno. Dzisiaj już żadnego soku z brzozy nie zbierzemy. Jestem praktycznie przekonany, że tutaj znajdziemy smolne szczapki. Ruch to ma taki pusty dźwięk, ale tu już mamy solidne drzewo.
klei od żywicy. Tak, to jedna z najlepszych rozpałek, jakie możemy znaleźć w lesie. Żywica bardzo łatwo się rozpala i pali intensywnym, ciemnym płomieniem. Te 5 kawałków, które mam, no myślę, że spokojnie na 10 ognisk wystarczyło w roli rozpałki. Dobra, to na razie zgasimy, bo rozpalałem zapalniczką, a na filmach buszkaftowych nie wolno rozpalać zapalniczką. Więc to zgaszę i zaraz to rozpalę krzesiwem. Dzisiaj zabrałem ze sobą w teren More Robust, jeden z moich ulubionych modeli. Mam go od dobrych kilku lat, ale ostatnio leżał w szafie, bezrobotny. Całkiem dobry nóż jest. Kiedyś sobie go zmodyfikowałem do pracy z krzesiwem, bo fabrycznie te mory mają dosyć obły grzbiet, więc pilnikiem sobie zeszlifowałem tutaj fragment grzbietu, tak żeby był fajny, ostry grzbiet i teraz nieźle działa z krzesiwem. Dobra. Jedną z tych smolnych szczapek sobie tutaj lekko ostrugamy. Zrobimy takiego mini pierzastego patyka. To powinno wystarczyć, żeby złapało iskrę z krzesiwa. Wystarczyło. Zapalone od krzesiwa. Więc już teraz chyba najwyższa rada bushcraftu zaakceptuje to rozpalenie ognia. Raz na jakiś czas pojawia się pytanie, jak zabezpieczam rower w czasie biwaków. No nie zabezpieczam, po prostu kładę go na ziemi tak, żeby nie był widoczny z daleka, gdyby zdarzyło się komuś spacerować po lesie, tak żeby się nie rzucał w oczy z dużej odległości. To jest jedyna rzecz, którą robię, po prostu kładę go na ziemi. Za tarpem, pod tarpem, za namiotem, to już zależy od biwaku. Dzisiaj zabrałem ze sobą krzesełka, ale korzystając z tego, że mam sporo miejsca w sakwach, zabrałem sobie hamak właśnie w roli krzesełka. To krzesełko jest wygodniejsze od krzesełka. Dzisiaj też wyjątkowo pozwalam sobie zbierać opał z ziemi, ale to dlatego, że jesteśmy właśnie po tych sporych wichurach i sporo gałęzi suchych pospadało na ziemię. Więc no nie jest to idealnie suchy opał, ale to nie są gałęzie, które leżą na ziemi już od długiego czasu i zdążyły mocno namoknąć.
tylko są to gałęzie, które spadły na ziemię w ciągu ostatnich kilku dni. Przygotowywałem to ciasto do naleśników, przygotowywałem nadzienie tutaj, nagrywałem wszystko, ale nie wiem dlaczego spojrzałem do kamery, no nie ma tych ujęć, jakiś błąd karty pamięci chyba.
Tak, wszystko mam przygotowane do spania. W biwi mam materac, śpiwór. Temperatura w nocy ma spaść do 7 stopni Celsjusza, także to już nie będzie taka bardzo zimna noc. A jutro już ma być dużo, dużo cieplej. Także ja się przebieram, wskakuję do biwi. No i do zobaczenia jutro. Dzień dobry. 7:56, trochę pospałem. Tutaj były niezłe warunki do spania w biwi. Suche powietrze. Zero kondensacji. Nawet w stopach śpiwór jest suchy. To już się bardzo rzadko zdarza. Tak, muszę złożyć tarpa, bo szpilki będą mi potrzebne, żeby przygotować śniadanie. Tak, plan był taki, żeby śniadanie przygotować na ogniu, żeby rano też rozpalić ogień, dlatego sobie zostawiłem te smolne szczapki i trochę opału. Ale w sumie sobie przypomniałem, że komar mi tu lata gdzieś jakiś. Przypomniałem sobie, że kiedyś ktoś kwestionował albo pytał, nie pamiętam, fakt, że na kuchence alkoholowej nie da się przygotować sensownego posiłku, więc śniadanie przygotuję właśnie na kuchence alkoholowej, ale potrzebowałem tych szpilek do namiotu, bo dzisiaj zabrałem ze sobą tylko taką bardzo lekką podstawkę na wypadek, gdyby rano jednak mi się nie chciało rozpalać ognia, żeby kawę sobie tylko przygotować na tym palniku alkoholowym. No i obawiam się, że ta podstawka z tych blaszek tytanowych, obawiam się, że może nie utrzymać tej ciężkiej patelni, bo to jest naprawdę konkretna patelnia. Ma swoją wagę, więc zamiast tych płytek tytanowych zrobię sobie taką prostą podstawkę ze szpilek do tarpa. To co prawda nie da żadnej osłony od wiatru, ale na pewno będzie stabilniejsze niż stawianie patelni na tych blaszkach. Dobra, jeszcze drobne poprawki, żeby ten sznureczek z tej szpilki nie był od strony płomienia. Mniej więcej do połowy zalałem palnik na oko, jakieś może 50 ml. Tu mi tutaj wiatr trochę kumuluje płomień z tej strony, ale mamy stolik, co nie? Nie wszystkie sznurki udało się uratować, jednak cóż, braliśmy to ryzyko pod uwagę.
obóz uprzątnięty, zakamuflowany w miarę możliwości. Można dokończyć kawę. Włączyłem sobie stoper przy tym gotowaniu. Cały czas sobie robię takie eksperymenty na własne potrzeby. No więc tak jak Wam powiedziałem, szacunkowo wlałem połowę pojemności palnika, jakieś 50 ml, tak to na oko wyglądało. I to się paliło 23 minuty. 23 minuty, no i wystarczyło do przygotowania takiego śniadania i zagotowania 200 ml wody na kawę. Więc tyle danych liczbowych. Wszystko wskazuje na to, jeśli nic nie pokrzyżuje moich planów, że za tydzień znowu Was zabiorę na biwak w góry. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem.